Uszanowanie, właśnie przeżywam tak zwany pozytywny szok. Naprawdę pozytywny. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo to daje młodym ludziom możliwość zarobienia pieniędzy. Także dzisiaj o młodych ludziach, którzy mogą zarobić pieniądze. Na początku, Skins Monkey. Ok, strona do wymieniania skinów. Ok, link w opisie. Ok, no serio. Ok. Nie wliczając cen naklejek. Czekajcie, pokażę wam, co znalazłem. Takie znalazłem. Przed chwilą. Spoko, ok, no. Bo, słuchajcie, był finał. I po finale zrobił tak. Rakieta! Potem, około 5 minut potem, było za 70 zł. 5 minut potem, było za tyle. Navi. To było 23:01. Tyle było. I teraz znowu jest. Rakieta! Ale to nie wszystko, bo zawodnik pokroju na przykład Alexi B. Taki zawodnik kosztował 800 RMB na buffie. Wonderful na przykład kosztował 350 zł w goldzie. Zajebiście. Powiem, że na Steamie chyba się bardzo powodzi tym ludziom, nie? Zresztą ja też dzisiaj 5 koła wbiłem z Steam balansu. No trochę pieniędzy mają ludzie dzisiaj, nie? Trochę mają do głupiego wydawania. To trzeba im przyznać. Powiem, że jeżeli ludzie mają tyle pieniędzy i wydają je na takie głupoty, to mnie zupełnie żadna cena tych itemów nie zdziwi. Znaczy już mnie zdziwiła, nie? Zobaczymy, może się jeszcze 15 razy spierdoli i odbije, bo to ludzie widzę, że se niezłe jajca kręcą z tego. Jeden kupuje, jeden sprzedaje, dzieje się wszystko w ogóle. XD. Fajnie taki rynek, nagrzany, rozjebany, elegancki. Nie jest tylko pieniądze robić. Nie powiem, że nie. Także mówię, to jest pozytywne zaskoczenie oczywiście. A jeszcze lepsze by było, jakby na to... No, pewnie mi się nic nie uda wyszukać, nie? Jakby jeszcze lepsze by było, jakby na sztokholmowy i antwerpowy wzięło ludzi do zakupu. W podobnych ilościach. Może by ten... Tam by dopiero było fajnie. No, oczywiście tak się nie wydarzy. 8 zł, 10 zł. No właśnie. 13 zł. Sakreble! Ale na Kopenhadze się bawią. Dobrze się bawią. Elegancko. Może jeszcze dobiję do 120 TFTF albo do 25 rano. Ciekawe, czy na papierku można grać. No pewnie jakoś można, no, znając życie. Za 70 kurwa kupować, za 90 wystawiać. Ktoś to zawsze kupi. Aż do czasu, aż się nie spierdoli. No nic. W każdym razie śmiesznie to wygląda. Tyle.